Zapraszam. Prezydent Andrzej podczas koncertu pieśni patriotycznych w Katowicach mówił, że polskość i śląskość są nierozerwalnie ze sobą związane. Koncert w naszych sercach Polska w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zorganizowano z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Artyści o śląskim rodowodzie wykonywali m.in. pieśni ze śląskiego śpiewnika powstańczego. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że motywy kultury śląskiej znaleźć można w polskiej kulturze. Ten koncert pieśni patriotycznych, polskich pieśni patriotycznych, w tym śląskich pieśni patriotycznych, także piosenek powstańczych, odbywa się tutaj dzisiaj. Strasznie gada ten Duda. Śpiewać razem z wspaniałymi, tak dodaje tych różnych przymiotników. Kultura polska, to także kultura śląska. Motywy kultury śląskiej pobrzmiewają w polskiej muzyce, w polskiej kulturze. Po prostu to Śląsk jest tak, częścią coś nie ma polskości, a polskość jest powiedzieć, częścią tak śląskości. To dwa byty, które są tej śląskiej, tej takiej, tej takiej, tej takiej. Koncert upamiętniał 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent objął wydarzenie honorowym patronatem. Koncert był transmitowany przez radiową Trójkę. Uwaga na zmieniającą się na Dolnym Śląsku pogodę. Jest ostrzeżenie meteorologów. Wieczorem i w nocy w całym regionie będzie padał śnieg. Średnio 5 cm, ale jak mówi dyżurny synoptyk Wrocławskiego IMIGW Barbara Wrona, w górach może to być nawet 10 cm. Na wschodzie regionu zacznie się od deszczu ze śniegiem. Może być to tak, myślę, że nawet w Kotlina Górskiej to opady śniegu. Natomiast tutaj na wschodzie naszego regionu dopiero nad ranem te opady będą przechodziły w opad stały, czyli w opady śniegu. Myślę, że we Wrocławiu pokrywa śnieżna nie powinna się utrzymywać. Po poranku na Dolnym Śląsku należy uważać na drogach. Może być bardzo ślisko. Świerk z Puszczy Romnickiej w drodze do Watykanu. Bożonarodzeniowe drzewko, będące darem dziękczynnym kościoła w Polsce dla papieża Franciszka, wyruszyło z Ełku. Biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur dziękował wszystkim zaangażowanym w przekazanie świerku. Choinka już jest w drodze z Mazur do Watykanu. W naszej diecezji są kapłani, którzy na czele z księdzem kanclerzem, ekonomem, księdzem dyrektorem Caritasu, którzy odpowiadają za całą logistykę, aby i program, i cały transport do Watykanu jak najlepiej przebiegał. I wszystkim wyrażam słowa wielkiej wdzięczności. Świerk zostanie dowieziony do Watykanu za 10 dni. Drzewo liczące 65 lat ma być głównym elementem świątecznej dekoracji na placu świętego Piotra. Idea stawiania choinek na placu świętego Piotra zapoczątkował święty Jan Paweł II w 1982 roku. Choinka z Ełku jest drugim takim darem z Polski. W 1997 w Watykanie stanęło drzewko jako dar od polskich górali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio to jest 24. Mateja, 7 lat czekały polskie szpadzistki na drużynowe zwycięstwo z Ołda Pucharu Świata. Co się doczekało. W Chinach Polki walczące w składzie Ewa Piperska, Renata Klamy, Gniazda i Barbara Rudzy wygrały. I on tak czekał. I wcześniej po kolei no zwyciężały z Hongkongiem, Chinami i Rosją. Ewa Melik przyznała, że najtrudniejszy był mecz z reprezentantkami gospodarzy. A tu? O to chodzi. Ponieważ no, są u siebie, ale wyszłyśmy bardzo skoncentrowane, miałyśmy dobrą taktykę, którą realizowałyśmy w pełni. I mecz też wygrałyśmy wysoko. W finale walczyłyśmy z Koreankami. Właściwie cały mecz prowadziłyśmy od drugiej walki. Tak, wygrałyśmy Puchar Świata dzisiaj. Wygrały szpadzistki, wygrali też piłkarze ręczni. PGE Vive Kielce pokonało w Danii mistrza tego kraju Aalborg Handball 34-30. Było to spotkanie siódmej kolejki grupy B Ligi Mistrzów. To drugie zwycięstwo kieleckiej drużyny w tych rozgrywkach, a pierwsze odniesione na wyjeździe. Niemiec Sebastian Vettel wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Brazylii na torze Interlagos z São Paulo. Była to przedostatnia runda Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Finn Valtteri Bottas, trzeci był jego rodak Kimi Raikkonen, a na czwartej pozycji dojechał tegoroczny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton. Znamy kolejnego, już 27. uczestnika piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Została nim Szwajcaria, która w rewanżowym meczu barażowym zremisowała 0-0 z Irlandią Północną. W pierwszym spotkaniu tych drużyn lepsi byli Szwajcarzy, którzy wygrali 1-0. O 20.45 rozpoczęło się rewanżowe spotkanie barażowe Grecji z Chorwacją. W pierwszym meczu Chorwaci zwyciężyli 4-1. Polacy baraże grać nie muszą.
gdyż awans zapewnili sobie, wygrywając swoją grupę kwalifikacyjną. Za to jutro w Gdańsku zagrają towarzysko z Meksykiem. W składzie nie zobaczymy kilku podstawowych zawodników drużyny Adama Nawałki. Nie zagrają m.in. Robert Lewandowski i Kamil Glik. Zagra natomiast Piotr Zieliński. Ci zawodnicy, którzy opuścili nas, są na pewno bardzo ważnymi postaciami w tej drużynie, ale są kolejni, którzy na pewno będą chcieli zaprezentować się bardzo dobrze i są w środku zawodnicy, z którym grałem, z którymi długo jesteśmy w tej reprezentacji, także myślę, że damy radę. Mecz Polska-Meksyk w poniedziałek o 20:45 w Gdańsku. Transmisja w radiowej jedynce. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. 21:35 na zegarach. Rozpoczynamy część publicystyczną naszego magazynu. Gościem Polskiego Radia 24 jest redaktor Maciej Chutkiewicz, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Solidarność. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panie redaktorze, chciałbym powrócić do wczorajszych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Duma z wolnej Polski, pamięć o bohaterach walki o suwerenność. Te hasła towarzyszyły uroczystościom związanym właśnie z obchodzonym wczoraj Narodowym Świętem Niepodległości. Były przemowy. Prezydent Andrzej Duda między innymi mówił tak: w codziennym życiu, pracy i służbie krajowi najważniejsza jest wiara w Rzeczpospolitą. Najważniejsze jest oddanie sprawie ojczyzny. To jest ponad wszystkim, ponad naszymi podziałami ideologicznymi, sporami. Dodał, że każdy spór, nawet najbardziej zdecydowany, musi być sporem, który biegnie ku dialogowi oraz ku szukaniu płaszczyzny porozumienia. Jeśli chodzi o naszą rodzimą stronę polityczną, panie redaktorze, coś wczoraj się zmieniło, jeśli chodzi o porozumienie, czy mało tego porozumienia będzie w najbliższej przyszłości? Nie spodziewam się, żeby po samych słowach prezydenta, czy też po obchodach 99. rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku coś się zmieniło, natomiast prezydent trafnie i słusznie bardzo zauważył, że także wielcy patrioci, którzy wtedy w 1918 roku Polska zyskała niepodległość, różnili się bardzo i bardzo często nawet nie lubili się, bo prezydent także na to uwagę zwrócił. A mimo wszystko walczyli w jednym słusznym bardzo celu, mianowicie o wolną Polskę. I myślę też, że to było takie odniesienie do czasów dzisiejszych. Może ktoś by dostał. Nie musimy się zrywać. Na co dzień ze sobą nawet współpracować czasami, bo mamy inne wizje. Patrzymy to inaczej w różnych kierunkach, ale przyświeca nam jeden cel, wolna Polska. Bo zwrócił też przecież prezydent uwagę, że ta wolność nie jest na raz na zawsze, więc cały czas trzeba się o nią starać i trzeba o nią walczyć. Panie redaktorze, ale czy prezydent coraz mniej lubi się na przykład ze środowiskiem Zjednoczonej Prawicy, a coraz bardziej lubi się z Donaldem Tuskiem, którego zaprosił, który w tym roku akurat przyjął zaproszenie na obchody? Nie, no właśnie, ja myślę raczej, że Donald Tusk po prostu trafnie dalej, no przecież był z tego zresztą doskonale znany, potrafi wyczuwać nastroje społeczne i czy tam jego otoczenie i doskonale wiedział, że przyjmując to zaproszenie teraz wsadza kij w mrowisko i dzięki temu, że przyjedzie, będzie trudniej obozowi Zjednoczonej Prawicy istnieć jako właśnie obóz Zjednoczonej Prawicy, a nie podzielonej prawicy i doskonale wiedział, że w tym roku wyjątkowo przyjmując to zaproszenie i pojawiając się sprawi, że będą głosy, że Andrzej Duda znowu odsuwa się od Prawa i Sprawiedliwości, a idzie w nieznanym centrowo-lewicowym kierunku. Tak naprawdę wydaje mi się, że prezydent jest doskonale świadomy tego, co się dzieje. Oczywiście to już to zaproszenie jest wysyłane do wszystkich byłych ministrów, do wszystkich byłych premierów i prezydentów. No, jest po prostu przez kancelarię. Trudno, żeby kancelaria prezydenta nie zapraszała osób, które pełniły najważniejsze funkcje państwowe. Zawsze tak było, natomiast najczęściej oni po prostu nie przyjmują tych zaproszeń. W tym roku było inaczej. Natomiast w kontekście ostatnich informacji o porozumieniu, jakim dojdzie pomiędzy środowiskiem prezydenta a Prawem i Sprawiedliwością, a mówię tutaj o porozumieniu dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa, wydaje mi się, że już dosyć wyraźnie widać, że ten spór, który zaistniał pomiędzy KRS-em, pomiędzy PiS-em a środowiskiem prezydenta, był raczej trochę wyimaginowany. Znaczy to było chyba tylko po to, żeśmy wszyscy myśleli, że ten spór jest. Ale mówi pan, Juda, to był spór i ten spór zostanie zakończony? Czy to była jakaś różnica zdań, jak słyszeliśmy w jednej godzinie? Faktycznie niedługo poznamy propozycje, które przeważą. Jakie to będą propozycje? Bardziej prezydenckie, czy bardziej Prawa i Sprawiedliwości? Jeśli chodzi o reformę sądownictwa, czy będzie coś pośrodku według pana? Znaczy ja myślę, że to raczej skłania się, przynajmniej z tych informacji, które dzisiaj docierają, skłania się raczej w tą stronę, że będą to raczej te propozycje zgłoszone przez resort sprawiedliwości. To znaczy nawet jeżeli KRS będzie wybierany w pierwszej turze 3/5, Andrzej Duda nie za bardzo się modli, tak był w tym kościele. Wtedy o porozumienie.
I tak udawał, że się modli, a to faryzeuszom pokazać to akurat gra. Prezydent oczywiście pokazał, że walczył, że starał się, ale tak naprawdę... Faryzeusze lubią, po ogłoszeniu tego porozumienia trochę mam takie jak wrażenie, ktoś że się modli, faryzeusze lubią. Jak ktoś udaje, że Boga w sercu ma. To się tylko z Zjednoczonej Prawicy, tylko po to, to są, żeby jeszcze bardziej zmarginalizować faryzeusze. I żeby stworzyć u nas takie wrażenie, że... Trzeba na to uruchomić kusze. Między Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem, który przecież bo to jest są, elementem bo to są faryzeusze. W sytuacji krytyjnej myślę, że to Forma Obywatelska Nowoczesna, SLD. I na to trzeba uruchomić kusze. W ogóle z nimi, oni w ogóle nie uczestniczą w tym sporze i głos jest w ogóle niesłyszalny. Są jeszcze bardziej marginalizowani, a przecież już zaraz wybory samorządowe. Kto więc na tym wykreowanym sporze, wracając również do wczorajszych uroczystości, chyba, że ta obecność Donalda Tuska jest zupełnie nieznacząca według pana, skorzysta w szerszej perspektywie dalszej, a kto straci? No, straci zdecydowanie opozycja moim zdaniem. Znaczy opozycja dalej... Przez to, że się przestaje liczyć? Tak, oczywiście, przez to, że się przestaje liczyć, przez to, że w zasadzie nie słychać ich głosu. No faj, no faj. Tylko ja mówię, daj. No faj, no faj. Cała dyskusja na ten temat, to się tylko złożyło. Nie ma tutaj w zasadzie głosu Zjednoczonej czy jakiejkolwiek innej nawet opozycji. Nie pojawiają się inne propozycje. Oglądam 10 razy, a to nie słychać. I 1000 razy. Ja tu wyglądałem, no. Tego nie wiem. Ja tutaj 1000 razy tu wyglądałem, no. No doskonały w zasadzie premier Kowacza Chińskiego, bo prezes PiS to człowiek, którego oczywiście można bardzo różnie oceniać, ale chyba trudno odmówić mu... Jak nie bywa? Przewidywać kilka ruchów. Tak nie będzie, nie. My się nawet nie spodziewamy, że są to działania jakby uknute w jakiś sposób wcześniej, czy są to jakieś część większego planu, czasami się nie okazują. Kto wie, czy nie było tak w tej sytuacji. Myślę, że też jakby dużym tym problemem w kontekście 11 listopada to akurat ze strony Zjednoczonej Prawicy jest sposób relacjonowania tego, co się stało wczoraj na Marszu Niepodległości. My dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że organizatorzy tego marszu, czy młodzież wszechpolska, czy niektóre osoby z młodzieży wszechpolskiej, rzeczywiście pojawiają się takie głosy, czy też pojawił się taki głos ze strony rzecznika młodzieży wszechpolskiej, który powiedział, że jednak segregacja rasowa to jest taka rzecz, o której oni myślą w młodzieży wszechpolskiej. Potem środowisko Marszu Niepodległości odcięło się od niego. Jeżeli rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z największym wydarzeniem narodowym, które się odbywa już od kilku lat, z jakimiś rzeczami, które jednak nie będą się kojarzyły w sposób rasistowski, to będzie problem do Zjednoczonej Prawicy także. Zaczęliśmy od porozumienia albo podziałów, jeśli chodzi o scenę polityczną, a na koniec naszej rozmowy, panie redaktorze, zapytam właśnie o porozumienie, zjednoczenie, czy zarysowanie, coraz większe zarysowanie podziałów, jeśli chodzi o społeczeństwo. No, rzeczywiście widzimy taki pewien podział, dosyć mocny, ale ja nie mam takiego wrażenia, że ten podział jest znacznie mocniejszy niż był. Jego może trochę bardziej widać, ale w zasadzie wydaje się, że taką cezurą trochę czasową, która sprawiła, że zaczęliśmy jako społeczeństwo dzielić się na dwa obozy, dwa plemiona, była prawdopodobnie katastrofa smoleńska. Po tym czasie ten spór zaczął tak bardzo mocno narastać. Jedni uważali, że była to wina kogoś tam, drugi, że to była tylko katastrofa i to tak naprawdę były takie czynniki zewnętrzne po prostu. I dzisiaj widzimy ten spór rzeczywiście coraz mocniejszy. On idzie w taką stronę, że staramy się trwać przy swoim, jedna strona i druga strona. No to oczywiście przekłada się też na wybory i ewidentnie jest to też czasami robione przez polityków tylko wyłącznie po to, żeby mieć swój twardy elektorat, który może dzięki temu na nich zagłosować. Redaktor Maciej Hutkiewicz, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Solidarność. Bardzo dziękuję za komentarz i za rozmowę. I witam kolejnego gościa Polskiego Radia 24, Wojciech Mucha, Gazeta Polska Codziennie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie redaktorze, słuchając wczoraj przemówień prezydenta, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, czy liderów opozycji, myśli pan, że nasza rodzima scena polityczna będzie coraz bardziej podzielona, środowisko prawicowe również Zjednoczonej Prawicy będzie podzielone, czy jest to pewien szerszy, głębszy i nieco bardziej dalekosiężny polityczny plan?
Miałem okazję wczoraj być w Krakowie na uroczystościach z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości i w zasadzie wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy. Takie rozmowy kuluarowych, oni wszyscy wskazywali na to, że mają nadzieję, że rok 2018 stulecie spotkania niepodległości będzie stosowało taką szeroką formułę, która pozwoli na zjednoczenie nie tylko sceny politycznej, ale również i Polaków. No, tutaj wymieniono projekty, które miałyby w tym pomóc. Projekty polityczne, projekty społeczne, wreszcie projekty o charakterze takim narodowym, odwołujący się do historii, jak budowa muzeum, czy inne projekty, takie proponowane przez profesora Nowaka z Krakowa już od tego czasu, projekt usypania kopca dla Jana Pawła II. No, to są oczywiście rzeczy, które mogą mieć wpływ, ale mam takie wrażenie, że trochę za daleko idziemy, posuwamy się w retoryce, która jest nieodłączną częścią debaty publicznej, zapominając o tym, że Polska to jest nasze wspólne dobro. Ale w jakim sensie, panie redaktorze, za daleko się posuwamy, jeśli chodzi o naszą debatę? Bo chciałem zapytać w tym kontekście o wczorajsze przemówienie, ale również spór, czy można nazwać to sporem między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością, jeśli chodzi o reformę sądownictwa. Myśli pan, że prezydent będzie się trochę oddalał od środowiska Zjednoczonej Prawicy, czy to nie jest żadne oddalanie się? No, ja powiem szczerze, że o ile decyzja pana prezydenta w sprawie weta w jakiś sposób wydawała mi się uzasadniona, bo ona oddawała z ręce prokuratora generalnego i jednocześnie ministra sprawiedliwości dość dużą władzę, co mogło rodzić pewne niebezpieczeństwa. Tutaj argumenty pana prezydenta do mnie docierają. O tyle poszukiwanie przez pana prezydenta jakiejś innej formuły, w której miałby się zwracać do elektoratu, być może szerszego niż Zjednoczonej Prawicy, no powiem szczerze, że wygląda z mojej strony na dość chaotyczne. Nie wiem, kto panu prezydentowi doradza takie ruchy, jak chociażby wypowiedzi mówiące i odwołujące się do ludzi, którzy protestowali do reformą sądownictwa, ale widać, że ktoś tam nie myśli do końca zgodnie z tym, co pan prezydent wyborami wybrał. Ale fakt na przykład zaproszenia Donalda Tuska na wczorajsze uroczystości i odpowiedź pozytywna na to zaproszenie to też wynik pewnego doradzania, czy po prostu naturalna kolej rzeczy według pana? Nie, myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. Ale ten fakt polityczny będzie odczytywany, więc jak on będzie odczytywany? Komu się to przysłuży? Donald Tusk nie pierwszy raz pokazuje, że jest sprawnym graczem politycznym i z najdrobniejszej w kontekście. Prezydent nie za bardzo miał wyjście, bo skoro zapraszał wszystkich na poprzednie uroczystości, to gdyby teraz tego nie zrobił, podniósłby się gwar, że nie zaprosił Donalda Tuska i że prawda, nie szanuje byłego premiera i wszystkie tego typu komentarze. Donald Tusk doskonale sytuację wykorzystał. Wiemy doskonale, że nawet przesłuchania w prokuraturze potrafi zrobić spektakl, który będzie relacjonowany niemal na żywo przez telewizje informacyjne. No tutaj też pokazał, że ma jeszcze chęć zamieszania w polskiej polityce. A co pokazał prezydent Andrzej Duda w takim razie wczoraj? No, myślę, że wypowiedź prezydenta, wystąpienie prezydenta było bardzo dobre, skierowane do wszystkich obywateli. No tutaj prezydent nie miał za bardzo formuły, która by mu pozwoliła w jakiś sposób odciąć się od przyjechał i pojechał. Więc tutaj był do tego taki dużej. Ale to jakiś sygnał będzie na przykład dla nowego elektoratu, dla wyborców bardziej centrowych, niezdecydowanych, że prezydent Andrzej Duda wyciąga rękę i trochę do nich i trochę oddziela się od środowiska Jarosława Kaczyńskiego, czy nie? Nie wydaje mi się. Sądzę, że to był taki jednorazowy, spektakularny, ale jednak krótkotrwały efekt i za miesiąc, za dwa już nikt o tym nie będzie pamiętał, no chyba, że są jakieś inne wydarzenia, A jeśli chodzi o reformę sądownictwa, myśli pan, że to już będzie porozumieniem, to porozumienie, do którego doszło? Pan minister Mucha przekonywał, że porozumiano się ze stroną rządową, w tym przypadku z panem posłem Piotrowiczem. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, ponieważ ten serial, miałem okazję też rozmawiać wczoraj z
licznymi reprezentantami Kancelarii Rektoratu Nocnej Prawicy i powiem szczerze, że oni są zmęczeni tą sytuacją. Nie za bardzo rozumieją te ruchy, które są wykonywane. Oczywiście no, tutaj strony prezydenta większe tą ruchy Rządu Nocnej Prawicy. Chcieliby, żeby te reformy, żeby te ustawy pojawiły się i żeby po prostu już skończyć tą dyskusję. To poproszę, panie redaktorze, o odpowiedź jeszcze po tych ruchach, po zakończeniu ruchów, kto będzie górą. Mam nadzieję, że uda się to pokazać w taki sposób. Tutaj oczywiście są inne decyzje, no muszę krótko, ale inne decyzje prezydenta, jak miała zmiana nie generałów, to wszystko powinno być rozwiązane, żeby i prezydent, i zapobiec na tej prawicy pokazali się jako no a tu będzie góra. Pana posła wspomniał, że apeluje o ratowanie kobiet. Wspomniał w kontekście, że jeszcze było zagrożenie pomoc Kościołowi w potrzebie oraz konferencja biskupatu polskim. Do parafii rozsyłane są m.in. materiały liturgiczne, materiały multimedialne o problemach chrześcijan na świecie i obchodach Dnia Solidarności z Kościołem z księdzem Mariuszem ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Rozmawiała nasz Małgorzata Kukowska. Chrześcijanie z prześladowaniem zmagają się cały czas na co dzień i liczba tych chrześcijan jest rzeczywiście zaprzeczająca do tego mniej więcej co 5 minut jakiś człowiek prześladowany zaznaje swoje przekonania w linii. W Polsce jest to przeszło 100 tysięcy ludzi. Jest to liczba, która oczywiście bardzo nas uwala, bardzo nas zasmuca. Natomiast myślę, że nie chodzi tu o liczbę, bo już jedna osoba wyczona, nawet zabijana. Wiemy, że te środowiska komunistyczne są bardzo agresywne. Nie chcą specjalnie dyskusji, bardzo mają taką trudność w przyjmowaniu argumentów innych, są bardzo agresywne. Ta walka jest trudna, dlatego że po drugiej stronie jest bardzo dużo emocji. Często brak dobrej woli. Ciekawe, że wszyscy ustalają pewne tego typu operacje. Przyczyną przerywania ciągu jest to, że jest to chore. Przypominuję, że 34% środowiska zdrowych. I to tym środowiskom nie przeszkadza. Pani profesor wspomniał o 1997 roku i uchwał Trybunał Konstytucyjny domową kwestią konstytucyjności Kościoła aborcji. I to jest dość rada, że pan to wspomniał, że nic nie powie tej sprawy. Jak to można dać, siatki nie wziąć? No tak samo, torby zostawisz, tak samo, siatkę zostawisz.
czekamy. No to się dorientuje, że wyrzucone śmieci. Przy okazji tego dnia prowadzona jest mniejsza zbiórka pieniędzy. Ja mogę tu jeść, muszę na właśnie za te środki. Dziękuję wszystkim księżom, wszystkim biskupom, wszystkim wolontariuszom, którzy będą we wszystkich kościołach w Polsce w ciągu listopada zbierać te pieniądze, bo wielka sprawa, buszki, czy też ofiary złożone na tacy. Jesteś chory, żeby dali identyfikator i hasło? Zadzwoń. Te pieniądze przeznaczone są na sprawy związane z codzienną potrzebą. A imię Matki Rodowe, a to co ty chory? Nie, tam jest rodowe, tam jest, wszystko i jej. Jest działalnością przede wszystkim związaną z relacją pokoju. W przypadku takiego chorego, niepełnosprawnego dziecka, przez wsparcie w trakcie ciąży i porodu, opiekę psychologiczną, prawniczą dotyczącą realizacji indywidualnych postępowań, koordynowania się z asystentem rodziny, opiekę paliatywną, jest ten aspekt pastoralny, duszpasterski. Wiemy, że właściwa pomoc humanitarna bardzo często na Bliskim Wschodzie jest realizowana pod kością, nie dadzą ci jeszcze jednego i drugiego. Tam jest, Tam jest wiemy, że najdziewczyna człowieka nakarmić, dać mu podstawowe środki do życia. Nieraz jest to zapewnienie, które utrzymuje go przy życiu. Niedawno była obecna siostra Ani, która powiedziała wprost, bez tej waszej pomocy z Polski wielu dzisiaj chrześcijan w Syrii w Aleppo nie przeżyło. Więc ten grosz, który składamy, nieraz myślimy, że jest to może mało, ale ten grosz może naprawdę uratować mu życie. Czy zrobimy rok, mając coraz większą świadomość tego, Spokój, na razie siedź. I też mocniej włączają się w zbiórkę. Myślę, że świadomość wzrasta, dlatego że problemy chrześcijan wszystkich osób są obecne w mediach, chociaż oczywiście niewystarczająco i my często też słyszymy o tamtych chrześcijan. Jezusowajcie się Bóg, prosimy Was, nie zwróćcie się do nas, kto do nas mówi, dlatego że kiedy przestają spadać na nas bomby, to zaczyna z nas się zabawać. To co my chcemy, chociażby po przyczynie, Nikt ci nie da jednego i drugiego. Dlatego chrześcijanie, którzy są nauczycielami akademickimi,
nie zawsze. Ale tym bardziej myślę, ten dramat. No i też też. Kiedy kilka lat temu człowiek coś nauczył. Kilka lat temu. Przychodzi się ciągle z tego odlewało. Czy trzeba się prosić o rację żywnościową na miesiąc od kościoła? Tylko to pozostaje. Tylko to dostaje od kościoła, bo inaczej mógłby rozgłosić. Z księdzem Mariuszem Kłuszewskim ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w potrzebie rozmawiała Małgorzata Głogowska. Pieniądze z programu 500+. Ja uważam, że to nie był dobry pomysł i dobrze, że pozostawiono swobodę. Tu Polskie Radio 24, jest minęła 22, czas na informację dnia. Pani najlepiej są w stanie ocenić. Polskość i śląskość są nierozerwalnie ze sobą związane, mówił w Katowicach prezydent Andrzej Duda. Antoni Macierewicz udaje się z trudną Brukseli na spotkanie ministrów obrony narodowej. Wiemy też o prezydenckich i słoweńskich wyborach. Zapraszam. Walka o polskość na Górnym Śląsku była szczególnie długa i wytrwała, mówił w Katowicach prezydent Andrzej Duda, który wraz z małżonką uczestniczył w koncercie patriotycznym w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Prezydent podkreślał rolę Górnego Śląska w kształtowaniu się polskości po odzyskaniu niepodległości. Kultura polska to także kultura śląska. Motywy kultury śląskiej pobrzmiewają w polskiej muzyce, w polskiej kulturze. Po prostu Śląsk jest częścią polskości, a polskość jest częścią śląskości. To dwa byty, które są ze sobą złączone w sposób absolutnie nierozerwalny. Prezydent mówił też o randze przyszłorocznej rocznicy odzyskania niepodległości. Ja bardzo chciałbym, żeby ten rok obchodu stulecia niepodległości był dla mnie jako prezydenta takim rokiem obecności w różnych miejscach naszego kraju, żebym mógł się spotkać z moimi rodakami na miejscu i razem z nim cieszyć się tym stuleciem odzyskania niepodległości. W katowickim koncercie W naszych sercach Polska udział wzięli także ministrowie, posłowie i senatorowie oraz samorządowcy. Prezydent objął wydarzenie patronatem honorowym. Koncert był transmitowany przez radiową trójkę. Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz mówił w telewizyjnym wywiadzie, że NATO jest jedyną strukturą mogącą obronić Europę. Nie ma wątpliwości, że szczyt w Warszawie rozpoczął odbudowę obecności NATO w całej Europie, podkreślał Antoni Macierewicz. Powodzenie usytuowania tych front batalionowych, powodzenie stacjonowania wojsk amerykańskich, głównie w Polsce, ale także w Rumunii i częściowo w krajach bałtyckich, a wreszcie groza, jaka się pokazała w związku z ćwiczeniami Zapad, przekonały NATO, iż to była decyzja w ostatnim momencie podjęta, słuszna decyzja, decyzja, która ratuje bezpieczeństwo państw europejskich. Antoni Macierewicz mówił też, że wschodnia flanka NATO, której części, na częścią są wojska paktu stacjonujące w Polsce, będzie wzmacniana, bo taka jest konieczność. Szef ministerstwa wskazał też na konieczność budowy wojsk cybernetycznych. Przeznaczamy na ten cel odpowiednie środki, mówił Antoni Macierewicz. Jutro minister udaje się do Brukseli na spotkanie ministrów obrony Unii Europejskiej. Będziemy rozmawiali m.in. o wzmocnieniu obrony Unii Europejskiej, mówił szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Na warszawskiej Pradze Północ odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą generałowi Józefowi Hallerowi. Tablica znajduje się na placu noszącym imię generała. Burmistrz dzielnicy Wojciech Zabłocki mówił podczas uroczystości, że Józef Haller był nie tylko wojskowym. Generał Józef Haller był nie tylko dowódcą, ale także politykiem. Ale jest na abonament przyznaczony na tam ten Profesor Wiesław Jan Wysocki jest zdania, że postać generała Hallera, tak jak i polska historia, często była niedoceniana. Dzisiaj obywatelce wracają w takim pamięci o Hallerze, bo musi być naszej świadomości. Ta postać jako jeden z ważnych twórców niepodległości. W planach jest postawienie pomnika poświęconemu generałowi, a teraz zagranica. Ze wstępnych wyników wyborów prezydenckich w Słowenii wynika, że wygrał je ubiegający
ubiegający się o reelekcję Borut Pachor, zdobywając 53% głosów. Takie wyniki podała komisja wyborcza po przeliczeniu 91% głosów. Pachor swojego poprzeciwnika w drugiej duży wyborów prezydenckich, Mariana Szareca, wyprzedza o 6 punktów procentowych. Urzędujący prezydent startował jako kandydat niezależny. Jest byłym liderem centrolewicowych socjaldemokratów. Ma 54 lata. Zakład zapowiadał, że w czasie drugiej kadencji skupi się na łączeniu ludzi, współpracy, zapewnieniu stabilności politycznej w dziedzinie bezpieczeństwa. W ustroju słoweńskim do nielicznych uprawnień prezydenta należy zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi oraz mianowanie szefów niektórych instytucji państwa, w tym prezesa Banku Centralnego. Turcja odrzuca oskarżenia, jakie że miała oferować miliony dolarów za zorganizowanie deportacji Fethullaha Gulena ze Stanów Zjednoczonych. Władze bankarza obwiniają jego przywódcę religijnego za przeprowadzenie nieudanego puczu w ubiegłym roku. Według amerykańskich mediów pod lupą śledczych jest spotkanie Michaela Flynna z wysokim przedstawicielem władzy w Turcji, przed nie z byłym doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa. To spotkanie miało dojść w październiku ubiegłego roku, a więc na niżu prezydenckiej kampanii wyborczej w USA. Ambasada turecka w Waszyngtonie podkreśla, że zarzuty w sprawie Gulena, o których piszą amerykańskie media, są całkowicie fałszywe, absurdalne i bezpodstawne. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan już kilka razy wzywał do ekstradycji Gulena ze Stanów Zjednoczonych. Gulen w USA przebywa od 1999 roku, jest byłym sojusznikiem Erdoğana. Teraz czas na prognozę pogody. Noc będzie deszczowa, zwłaszcza na Bugu i na wybrzeżu. Miejscami na Podlasiu Zielonogórskiej i w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. W górach będzie sypał śnieg. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 2 stopni na południu i 4 miejscami na Podkarpaciu i na wybrzeżu. Jutro pochmurnie i mokro będzie padał deszcz, a na Podlasiu deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach opady śniegu, większe przejaśnienia na zachodzie kraju. Temperatura od 4 do 8 stopni. Na południowym wschodzie cieplej do 10 stopni. W górach porwisty wiatr powiatowy, powodujący zawieje i zamieci śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 7 minut po godzinie 22. Dziś niedziela 12. Dzień. Stopada Mateusz Drozda, dobry wieczór. Witam Państwa. Będę z Państwem jeszcze do północy, ale najbliższą godzinę. Będzie z Państwem Olga Mickiewicz. O sobie samej na audycji już za chwilę. O kim dziś, o tym Olga już Państwu zaraz powie. O sobie samych. Dziś, zgodnie z tytułem audycji o sobie samych, będą opowiadać studenci i o tym, ile pracują. Zajrzymy im trochę do ludzi, można wziąć. Dlaczego? Dlatego, że wyślemy rachunki z telefonu, z poczty. I ona powiedziała, że można. Czy raczej na książki, na jedzenie, na podstawowe zupełnie rzeczy. Były już takie propozycje, żeby zabronić studentom studiów dziennych pracować. Okazuje się bowiem, że często albo nie przychodzą na zajęcia z powodu pracy, albo przygotowują się do czy to kolokwiów, czy to egzaminów. Z drugiej strony zdobywają w ten sposób niezbędne doświadczenie. Będziemy o tym rozmawiać do godziny 23. Najpierw jednak posłuchajmy reportażu Urszuli Lutowskiej-Tomaszewskiej. Potrafię już chyba wszystko. Nie wiem, w masarii nie pracowałam. Nie w warsztacie samochodowym, a tak to już chyba wszystko robiłam w życiu. Naprawdę, no. Większość młodych ludzi potrzebuje pieniędzy na życie. Co już za własną rękę. Dziewczyny lubią sobie czasami kupić coś ładnego. Ale jak to się daje pogodzić ze studiami? Na przykład jest teraz bardzo dużo ofert takiego elastycznego grafiku dla studentów właśnie, żeby sobie mogli pogodzić studia i dopasować grafik. Ja właśnie tak pracuję, że mogę sobie sama ustalać zmiany. Przychodzę właściwie wtedy, kiedy mam wolną chwilę od nauki czy od zajęć. Ja wstaję od 4:30, idę do pracy na 7, pracuję do godziny 12, idę na uczelnię i jestem tutaj do godziny 20. Idę spać i później znowu wstaję o 4:30. Nie pracuję w ogóle, ale we wtorek byłam praktycznie od 8 do 8 na zajęciach, a codziennie wracam do domu też koło 6-7, gdzie wychodzę o 9. Też bym chciała studiować cały czas z pasji, czytać książki. Chciałabym, ale mam świadomość tego, że moi rodzice ponoszą ogromne koszty mojego studiowania. Studiuję na dwóch kierunkach i pracuję na pół etatu, więc da się. I jeszcze żyję. Student przyszedł na studia, tak, a tutaj skarbuję z pracą. Tak kolokwialnie mówiąc. To jest dość ciężki temat, bo gdyby może
była większa pomoc ze strony uniwersytetu. Na przykład trochę nie rozumiem takiego systemu, nie chcę wyjść na jakąś taką osobę nietolerancyjną, ale dlaczego na przykład dziewczyna z Ukrainy, która ma praktycznie taką samą odległość tutaj do Warszawy, jak ja, bo jestem z południa Polski, dostaje 1000 zł, a ja tego 1000 zł nie dostaję. Nie ma żadnej pomocy tak naprawdę. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby siedzieć w domu i tylko się uczyć. Czuję się też pewnie przemęczona czasami, tak? Nikogo nie interesuje. Ja jestem w komfortowej sytuacji, bo mam rodziców, którzy mi pomagają i mogę sobie pracować na pół etatu, ale są ludzie, którzy pracują na 3 etaty. Biorą nocki, dniówki, drugie zmiany. I nie wiem, jak oni to robią, ale jakoś robią, no bo musi mieć tego magistra. Musimy się realizować, chcemy mieć też dobre wyniki, bo umówmy się, warunek na studiach kosztuje. To jest mit, że studia dzienne są bezpłatne. Tutaj się płaci za wszystko. Oblejesz, brakuje ci godzin, brakuje ci ECTS-ów, punkty, które musimy zdobywać. Jeden warunek za jeden przedmiot to jest koszt 600-900 zł. To nie jest tak, musisz się uczyć, musisz się starać, żeby tych warunków nie płacić, no bo płacę ratę 700-800 zł za studia drugie zaoczne i to jest bardzo dużo. Nie da się od pewnego momentu nie pracować, chociażby jeżeli byłaby to praca w knajpie, czy jakieś kelnerowanie, czy branie zleceń. No to w jakim barze? To nie barze, tylko w kolorze. Dorywczo, powiedzmy, zwykle udzielanie korepetycji, także po godzinach, ale w większości przypadków to wygląda no, praca na pół etatu, praca na etat. Studiuję na inżynierii medycznej na drugim roku i na lotnictwie na studiach magisterskich. Przykładem tego, że jestem pierwsza na roku, jeśli chodzi o średnią, w najlepszej 11 w ogóle na wydziale. I nie mogę uzyskać stypendium naukowego ze względu na to, że obroniłam pracę inżynierską. Jako, że obroniłam pracę inżynierską, nie mogę na kierunku inżynierskim pobierać stypendium, mimo że jestem najlepszą osobą na roku. Taka jest ustawa ministra szkolnictwa wyższego. Bardzo często ludzie próbują brać indywidualną organizację toku studiów, próbują zwalniać się z niektórych zajęć, zajęć eksternistycznie, chodzić na różne grupy, organizować sobie jakiś czas w ten sposób, no i nienormowany czas pracy w firmie, czyli tu wyrabiam 8 godzin, tu wyrabiam 4 godziny, siedzenia w weekendy. Ale o co tak naprawdę chodzi? O pieniądze i samodzielność finansową, czy o coś innego? W większości tak. Jeszcze jest ta kwestia, że część szkoleń musimy zrobić sami, musimy sobie za nie sami zapłacić. Jeżeli ktoś chce przeplatać, to szkolenie lotnicze jest bardzo drogie. Wszelkie przedłużanie uprawnień jest drogie. Wykładowcy sobie zdają sprawę w większej ilości przypadków, że po prostu no, musimy pracować, żeby się utrzymać, żeby wynająć mieszkanie, żeby mieć czym zatankować samochód chociażby. Także na własny też rozwój. Jeżeli potrzebuję na jakiś kurs, to też muszę na ten kurs sobie zarobić. Rodzice finansują, wiadomo, mieszkanie, jedzenie, dojazdy. Albo dziadusia lata, albo jeszcze samochodem już chciałaby jeździć. Gdzie będziesz jeździła? Wstaję. Dzień studentki, tak, Politechniki Rzeszowskiej. Do dyspozycji samolotu. Przed godziną 6 wyprowadzam psa na spacer i jadę na uczelnię na godzinę 7. Z racji tego, że łączę dwa kierunki studiów, wychodzę z uczelni po godzinie 19:20 i wracam do domu, wyprowadzam psa na spacer. Trzeba zrobić projekty, trzeba zrobić sprawozdania. No i kładę się spać. No a praca w międzyczasie. No, okienka są między zajęciami. A jako, że udzielam korepetycji, no to udzielam korepetycji w międzyczasie. To i zwykle na uczelni właśnie. No studenci no, nie dają rady, odpadają w pewnym momencie, bo taka jest kolej rzeczy. No dobrze, no ale można się zawsze przenieść na studia zaoczne. No nikt nie chce płacić za studia, jeżeli może studiować dziennie. Nie do spani chodzimy, musimy się jakoś tam wspomagać kawą i jakimiś energetykami, ale no, da radę to pogodzić. To też nie jest na zawsze taki tryb życia, tylko jak skończymy studia, no to już będzie lepiej, prawda? Bartosz Miller, prodziekan do spraw nauki i rozwoju Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury w Politechnice Rzeszowskiej. Tak niestety u nas w tej chwili wygląda. Studenci, którzy znajdują zatrudnienie, często poświęcają się temu zatrudnieniu w zdecydowanej większości i sprawy związane ze studiami odchodzą na plan dalszy. I konsekwencje są tego takie, że często studiów wtedy nie kończą. Moim zdaniem z wielką krzywdą, bo
efekt jest taki, że de facto on nie ma tych studiów ukończonych. Ma zaliczone przedmioty, ale w tej chwili to nie ma żadnego znaczenia. Bez oddania i obrony pracy dyplomowej tytułu zawodowego nie dostaje. No i to są wtedy niestety lata z formalnego punktu widzenia stracone. Teraz jest przerwa, patrzę na studentów. No nie wyglądają na takich przemęczonych, którzy z głową na ławce, bo no, ta praca zawodowa pochłania tyle czasu i energii, że są maletko żywi. Są to studenci pierwszego stopnia. Praca zawodowa, jeżeli się pojawia z reguły, to jest związane ze studiami już na drugim stopniu. W regulaminach studiów w kilku miejscach mamy zapisane, że to, że student pracuje, nie upoważnia go na przykład do zwolnienia, do występowania o indywidualny tok studiów. To nie jest pretekst. Student musi wszystkie swoje obowiązki wypełniać i tutaj żadnej wątpliwości nie ma. Natomiast jeżeli jest w stanie to połączyć ewentualnie z pracą zawodową, to tak jak powiedziałem, jest tylko z korzyścią dla niego. Stwarza mu później olbrzymie możliwości, żeby znaleźć zatrudnienie w pierwszej kolejności w porównaniu do tych studentów, którzy żadnego doświadczenia zawodowego nie mają. To jest teoria. A tak, znaczy, jak to wygląda w realu? Czy przestrzegają tego zapisu? Czy rzeczywiście tak jest, że obowiązki studenta wykonują tak no, stuprocentowo? Czy jednak no, trochę studia na tym cierpią? Bywa, że cierpią. Ale mogę tylko powiedzieć, że są takie kierunki studiów, gdzie ten problem jest bardzo poważny. W przypadku mojego wydziału, tego, na którym ja pracuję, to nie jest aż tak poważny problem, ale jest zauważalny. Natomiast są kierunki studiów, kiedy to bardzo mocno wpływa na tak zwaną skuteczność nauczania i być może, jeżeli się patrzy na całe szkolnictwo wyższe z takiej perspektywy pełnej, ten problem jest poważniejszy niż na konkretnych wydziałach, a ja mówię tylko z punktu widzenia jednego wydziału. Budownictwa, inżynierii środowiska i architektury. Widać z obserwacji, że jeżeli ktoś przestaje uczęszczać na zajęcia, to można się domyśleć, że tutaj jakieś są tego powody. Na pierwszych latach studiów to przede wszystkim zatrudnienie jest związane z tym, żeby po prostu móc się utrzymać, mieć swoje własne środki. Natomiast im bliżej do końca studiów, tym precyzyjniej i większe znaczenie zaczyna mieć ta kariera zawodowa, zdobycie doświadczenia i nawiązanie już kontaktów z ewentualnie przyszłymi pracodawcami. I ci sobie radzą. Pan jest bohaterem tutaj w tym przypadku. Bardzo dobrym przykładem osoby, która ma skonkretyzowane plany, realizuje te plany i potrafi połączyć studia z pracą zawodową, co jest bardzo mile widziane, wskazane, ale z drugiej strony bardzo trudne i wiele osób sobie z tym poradzić nie może. Nazywam się Jakub Łosok, jestem studentem 5 roku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska i Architektury w Rzeszowie na Politechnice Rzeszowskiej. Ja mam ten komfort, że mogę pracować zdalnie. Ja nie mogę tak obrazić, bo tak robię, ja tak funkcjonuję. Na zajęciach uczę się, a w przerwach pracuję. To projekt Mercedesa, w zasadzie jego elementy, które będą produkowane. Dyfuzora, progów, lotek. Ja się bardzo cieszę, że udaje się po prostu realizować te projekty w tym momencie. No i staram się godzić właśnie studia i pracę w tym momencie. Chcę skończyć studia, obronić pracę magisterską i realizować się dalej. To jest doskonały start później w życie zawodowe. Bo już na studiach zdobywa się jakiekolwiek doświadczenie, nawet nie musi być to na tym kierunku, jakim się chce. A ilu dzisiaj nie przyszło na zajęcia z powodu tego, że pracują, nie mieli czasu? To jest indywidualna sprawa, myślę, każdego. No, to zależy, trzeba jakiś balans jednak zachować. Też mieć jakieś priorytety, tak? Oliwia, jeśli coś nie jest obowiązkowego, no to wolą pójść do pracy. Jak jest obowiązkowe, to jednak przychodzą. No ale różnie to bywa. Na przykład jak on potrafi studiować i pracować, proszę bardzo, ale jak ktoś sobie nie daje rady, no to musi z czegoś zrezygnować. Zaczynamy rozmowę o finansach, o tej głównej porze, niedzielny wieczór, gość mi audycji o sobie samych są dzisiaj. Piotr Mazur, niezależny od studentów. Dobry wieczór. I Mateusz Saniewski, jeden z autorów raportu o przedsiębiorczości polskich studentów oraz o stanie polskich domów studenckich. Te raporty zostały opracowane także przez niezależne zrzeszenie studentów. Takie słowa padają na początku tego reportażu. Umiem robić wszystko, po czym następuje wyliczanka, gdzie studentka już pracowała, padają słowa o tym, że właściwie to jeszcze tylko masarni brakuje do tego, żeby lista była kompletna, lista miejsc pracy. Ale pojawiają się też takie uwagi świadczące o tym, że łączenie pracy ze studiami nie jest łatwe, bo wstawanie o 4:30 to jest norma, przebywanie potem na uczelni do godziny 20 też, praca w nocy czasami na kilka zmian.
To są wyjątki w tym reportażu pokazane, czy to jest norma wśród studentów? No nie sądzę, że są to wyjątki, ponieważ znam to na własnej skórze. To wstawanie o 4:30 rano i manie się różnych zajęć, no jak tutaj koleżanka wspomniała, że nie pracowała tylko w masarni. Można powiedzieć, że ja z własnego doświadczenia także wiem, iż student chwyta się wszystkiego praktycznie, bo na przykład na drugim roku pracowałem jako sprzedawca w sklepie, potem miałem praktyki w kancelarii prawnej, a jeszcze później pracowałem w agencji PR-owej, także tu jest naprawdę spory rozstrzał, jeśli chodzi o te studenckie zajęcia. No i no, student chwyta się wszystkiego, bo od tego no, taka jest sytuacja, że musi się utrzymać, musi znaleźć jakieś źródło finansowania swojego i dlatego musi pracować gdzieś. Ale powiedziałeś, że 4:30, wstawanie o 4:30 po to, żeby pogodzić pracę w sklepie bądź w agencji PR-owej bądź w kancelarii. To jest norma. Doświadczyłeś tego. Jak wyglądał twój dzień wtedy? Jak potrafiłeś to wszystko pogodzić? Czy tutaj mówię o tej pracy fizycznej, właśnie o tej pracy w sklepie, że tam było tak, że ten sklep otwierał się wcześniej właśnie rano. No i może nie o 4:30, ale trzeba było wstać o 5, żeby później pobiec do tego miejsca pracy. Potem pracować do 11 powiedzmy. Masz. I praktycznie prosto z tej pracy na 11:30 lecieć na zajęcia, które trwały do godziny 17. No więc ten dzień no, był podobny do dnia tej koleżanki, która tutaj wystąpiła w tym reportażu. Był długi, był na pewno długi, i męczący. Tak. Mateusz, patrzę na ciebie. Pracujesz już? Pracowałeś? Pracuję, nawet mogę powiedzieć, że aktualnie pracuję w trzech pracach, żeby jak najwięcej móc uzyskać i się utrzymać jak najbogaciej. Praca jest dosyć męcząca, jeżeli chodzi o planowanie dnia. Też tutaj tak jak podobnie u kolegi zaczyna czasami dzień o 5, kiedy to jest, dostaje zmianę poranną. I czasami potrafi trwać bardzo długo, czasami są też zmiany nocne, żeby po prostu dorobić sobie na utrzymanie, żeby jakby być tym dorosłym w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie tylko czerpać pieniądze od rodziców i być takim pasożytem, jakby człowiek dorosły, a nadal trzeba go traktować jak dziecko i wspierać finansowo. Trzy miejsca pracy na raz. Tak, dokładnie tak. Czym się zajmujesz? Tak się da. Pierwsza praca, taka główna, jest niezmieniona zupełnie z moim kierunku studiów, jest to obsługa klientów w jednym z wielkich korporacji. Po prostu tradycyjna praca w call centerach, czyli słuchawa, przechodzimy i obsługujemy klientów. Druga praca już jest jakby zdecydowanie bardziej związana z tym, z moim kierunku studiów, bo studiuję fizykę. Ostatnio udało mi się zostać redaktorem merytorycznym książek. To jest bardzo dobra oferta, bo były prace totalnie zdalne, więc oszczędzam czas na dojazdy i świetnie można w przerwach na uczelni wypełnić czas i dodatkowo zarobić. No i trzecia to oczywiście udzielanie korków. Tradycyjna metoda zarabiania studentów wszystkich nauk ścisłych, tutaj matematyka, fizyka, chemia, języki obce. To jest klasyka. Bardzo dużo studentów właśnie z tej formy zarabiania korzysta. Czyli trzy zajęcia zarobkowe, studia oczywiście i jeszcze działalność w niezależnym zrzeszeniu studentów. Tak. Przez co jesteś tutaj dzisiaj w niedzielnym wieczoranie, na przykład oglądasz seriale na kanapie w domu. Ale czy to jest dobrze, czy to jest źle? Jak nam się wydaje, że taka jest rzeczywistość? Bo według tego raportu, który opublikowało niezależne zrzeszenie studentów niedawno, połowa studentów pracuje. Dobrze to czy źle? Znaczy z jednej strony to jest dobrze, ponieważ student w pewien sposób uczy się życia, nabywa pewne doświadczenie życiowe, uczy się organizować sobie czas, a z drugiej strony, jak tutaj było wspomniane właśnie w reportażu przed, cierpią na tym studia, cierpi na tym kariera naukowa, zawala się przedmioty, zawala się egzaminy. No i też wychodzi to trochę na zero, no bo z tych zarobionych pieniędzy trzeba później płacić opłaty za warunki właśnie. Dorodin był naukowcem, ale on został ze względu na pracę? Artystą, dyrygentem, muzykiem. Zbyt ważne, żeby rzucił fizykę, rzucił chemię, rzucił wszystko. Dobrze zamyka, bo jest więcej czasu na naukę wtedy. Ja się wybroniłem w sesji poprawkowej, także
odbyło się bez opłat. No właśnie, to jest taki paradoks, że z jednej strony trzeba pracować, żeby się utrzymać na studiach, z drugiej strony, żeby dobrze studiować, to właściwie nie powinno się chyba pracować. Jak się to udaje zgodzić waszym kolegom, waszym koleżankom, to wymaga chyba ogromnego samozaparcia też. Wymaga. Ja bym ogólnie wszystkich studentów podzielił na takie dwie grupy, którzy wiadomo, że już nie będą udzielać się później po studiach na uczelni, interesuje ich kariera naukowa. Te studenci zazwyczaj sobie mogą pozwolić, bo na rynku pracy są o wiele bardziej cenniejsze doświadczenie niż piątka z jakiegoś przedmiotu. Druga grupa studentów to są studenci, którzy już de facto wiedzą w tym momencie, że będą rozwijali się jako jacyś naukowcy. I takich studentów, takich moich kolegów można spotkać częściej w laboratoriach u profesorów czy w bibliotece niż na przykład w pracy. Ale taki dosyć smutny obraz się wyłania i z tego, co mówicie, i z tego reportażu, którego słuchaliśmy przed chwilą, i z raportu, który opracowaliście, bo wydaje się, że studenci są po pierwsze dosyć biedni, a po drugie na pewno przepracowani. Zgadzacie się z tym? Znaczy, no jest, funkcjonuje takie powiedzenie, że od studenta grosza nie śmierdzi, jeśli się nie mylę. No i to się sprawdza, że zazwyczaj te smutne, czasy studenckie, że już nie będzie studiowania, żadnego, bo czas studiowania, konkurencja to za duża, wszystko wynaleźli, no człowiek jest nie wynajdziesz trud na babo. No, jeśli nie pomogą mu w jakiś sposób rodzice, to musi sobie dorobić, żeby jakoś się na tych studiach właśnie utrzymać. No tutaj, jak właśnie powiedziałem, jest duża rola rodziców, no ale nie każdy sobie może na to pozwolić. No i ludzie zaczynają pracować. No ale ta moja play, no to chyba to, masz. No na tym cierpią ich studia właśnie. To porozmawiajmy o konkretach, czyli o liczbach. Ale gdzie? Budżetem dysponują studenci średnio. Tego Pawła? Większość studenckich budżetów coś się kręci. 1000 zł. Chyba że 40 czy ten telefon. Ale też są, którzy mają zdecydowanie większe poza te 1000 zł. Jak kurwa, ty ciągle coś zostawiasz, ja ciebie nie rozumiem. No ale ty ciągle coś ci z dupy leci, z rąk, ze wszystkiego, ci wszystko leci. Zostawiasz. Jak można czapkę zostawić w McDonald'sie? Gdyby nie ja, gdybyś po prostu poszedł sobie, czapka kosztuje 15 zł, to jest ci lekceważy. Nie więcej niż 1000 zł. Ale jest też w tej grupie 17% tych, którzy mają mniej niż 500 zł. I to jest już kwota naprawdę nieduża. Z kolei liczba tych studentów, 17%, no tam był ten piąty telefon, jest moją jeszcze kartą, tak się tutaj wtrącę i przytoczę dane z innego raportu, bo Mateusz prezentuje raport Centrum Analiz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Natomiast taki raport o studenckim budżecie przygotował też Związek Banków Polskich właśnie na jesieni tego roku. I według tego raportu Polska jest na czwartym miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę studentów. Natomiast jeśli chodzi o budżety studenckie, zajmujemy miejsce w szarej końcówce, bo za nami jest tylko Serbia i Rumunia. Więc ta sytuacja no, nie przedstawia się za bardzo ciekawie właśnie. No właśnie, jakie są te zajęcia studentów? Niskopłatne i dorywcze chyba zazwyczaj też. Dokładnie tak, raport pokazuje, że 30% studentów mówi na otwarcie, że to są prace dorywcze, w ogóle nie związane z tym, czym będą się w przyszłości zajmować albo z ich kierunkiem studiów. Są prace niskopłatne i tutaj są studenci doskonale wykorzystywani przez rynek pracy, zatrudnieni na umowach śmieciowych. To jakby nadal się to nie zmieniło, tylko tutaj mamy ten plus, że jest jakby stawka minimalna. Teraz już nie można usłyszeć o sytuacji, że student pracuje za 4 zł, czy jeszcze niższe stawki, tylko jest te 13 zł brutto na rękę, ma zagwarantowane. A jednak umowy o pracę takie, które powinny normalnie być traktowane student jako pracownik, niestety są rzadkością, to 9% jest. I zbiłeś się od razu telefon, kupiłeś i zbiłeś? Nie zbiłem. No jak to nie? Siatkę zostawiłeś, telefon zbiłeś? Czubek, no, kurwa czubek. Przestań! Ale zwyczaj to są bezpłatne formy i jest bardzo często warunek, że okej, będziesz mógł u nas pracować. No ale kupiłeś dopiero to. Jakby musisz odbyć nie nosisz poterale, nie nosisz w siatce, nosisz po kieszeniach, siadasz na tym. Mogę dokończyć? Wykorzystywanie przez pracodawcę.
forma to jest doskonała. No, właśnie, wiecie, nie dokończam teraz. Jednak no, to jest troszeczkę takie wykorzystywanie, bo bardzo często po prostu studenci wykonują taką samą pracę, jak inni pracownicy w tej firmie, tylko no, po prostu mają taką pomoc, że mogą kogoś się zapytać, na jakieś szkolenie pójść, ale no, jakby to jest mniejszość, bo po prostu dostają działkę i opiekuna, który im pomaga pracować za darmo, a jednak no, nie powinno to mieć sytuacji, bo na przykład jeżeli byśmy spojrzeli tutaj na szkolnictwo zawodowe, dobry mechanik czy dobry fryzjer, jeżeli ma jakiekolwiek umiejętności już w fachu, to dostaje bardzo, bardzo sensowne wypłaty i to nie są naprawdę najniższe krajowe, tylko to są wypłaty dużo większe. Piotr Mazur i Mateusz Saniewski są w studiu Polskiego Radia 24. Rozmawiamy dzisiaj o budżecie studenckim, a do tej rozmowy wrócimy zaraz po informacjach. Reklama. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Paweł Zieliński, zapraszam. Naszym obowiązkiem jako obywateli bezpiecznych państw jest pomaganie tak, jak potrafimy. Przekazujemy miliardy złotych na tę pomoc, mówiła premier Beata Szydło podczas otwarcia oratorium Polska dla Świata, solidarni z ofiarami wojny w kopalni soli w Wieliczce. Premier razem z ministrami Elżbietą Rafalską i Andrzejem Adamczykiem byli gośćmi specjalnymi wieczoru. Dzisiejsze oratorium ma zwrócić uwagę.